Dużo rzeczy się na to złożyło. Nie chcę też do końca jakoś wchodzić w szczegóły, ale myślę, że na pewno różnice, duże różnice charakterów, a musi być po prostu dobra komunikacja między zawodnikiem a trenerem. Musi zawodnik wiedzieć, ufać, że to, co robi, jest dobre. No i też właśnie inne podejście do treningu. Ja nigdy nie... Ja właśnie zawsze robiłam... słuchałam swojego ciała, gdy coś nie współpracowało, to cofałam się czasem kilka kroków wstecz. Chyba umiesz to robić najlepiej po takich studiach, że tak powiem, wsłuchać się swoje ciało. Chyba znasz każdy element swojego ciała. A jak nie znam, to próbuję poznać, bo człowiek cały czas się uczy. No to akurat jest fajne w tym sporcie, że tutaj wchodzi i fizjologia, i biomechanika, i to się wydaje, że to jest tylko chodzenie.